Cześć, cześć, cześć. Witajcie na zmaganiach mapkowych, naszych kolejnych. Wykonamy dzisiaj kartkę na dzień mamy. Coś mam tu przygotowane, ale zobaczymy, co z tego użyję, bo kontynuuję ten pomysł, żeby używać ścinek papierowych, które mam, czyli ćwiartki i połówki papierów. Zobaczymy, czy się to uda i czy dzisiaj coś z tego wybiorę. Plus jeszcze mam trochę nowych grafik. No, mam nadzieję, że coś fajnego zrobimy. Zobaczę tylko, czy mnie słychać, ale nie piszecie, że nie, to chyba tak. Uf, nowy komputer ruszył, tak, powiem wam, że ja nie siedzę za długo na nim, tylko czasami. Staram się już prowadzić z niego transmisję. Wczoraj prowadziłam jeszcze ze starego ten live o tekturkach. Przy okazji, jak ktoś jeszcze nie słyszał live'a, nie odsłuchiwał albo nie wie, to na fanpage'u też jest zapisane live o produkcji tekturek, od kuchni był wczoraj. I robiłam go ze starego komputera, bo potrzebowałam Corela. Byłam pewna, że będę potrzebowała Corela, ale okazało się, że ostatecznie zrezygnowałam z tego. Nowy jeszcze nie ma wielu programów, nie ma Worda, nadal nie ma Corela, nie ma Lightrooma, więc cokolwiek tutaj zrobić oprócz transmitowania i odbierania poczty jest trudne. Nawet drukarki nie ma skonfigurowanej jeszcze. Wszystko trwa i nie mam po prostu na to czasu aktualnie. Ale transmisję staram się z niego robić. No i dzisiaj go włączyłam, a tam jakieś dziwne komunikaty o skanowaniu, wiecie. Ale w miarę szybko poszło, także spoko. Jest nadzieja, że będzie dobrze. Dajcie znać, czy tworzycie dzisiaj ze mną, czy nie. Jeżeli tworzycie, to czy z mapki, czy coś innego. Mapka się powinna wam wyświetlać. Napisy poszły dzisiaj do was dwa. Kocham cię, mamo, i najlepsza mama na świecie. Ja sobie też już je wydrukowałam i któregoś dzisiaj użyję. Nie wiem dokładnie jeszcze, którego. Zobaczymy. Na mapce jest taki element z tekstem, z napisem, który jest okrągły. I teraz, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja tak czy inaczej zrobię coś okrągłego, a napis wytnę paseczkiem. Można oczywiście napis wyciąć sobie okrągły i go umieścić, ale ja jestem z tych, która woli zawsze napis. No, czasami mi się zdarzało na kółkach, ale raczej nawet jeżeli jest jakiś tam okrągły element, to mimo wszystko ten napis, taka wisienka na torcie podłużna u mnie najczęściej jest, więc ja sobie go wytnę prawdopodobnie. No nie chcę mówić, że nie, bo jak powiecie, że ma być w kółku, to może się dam namówić, ale raczej wytnę go sobie podłużnego. Słychać dobrze, to dobrze, super. W międzyczasie zniknę, bo muszę jechać do lekarza. Dobra, dobra, dobra. Trzymaj się. Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy. Zamyśliłam się chwilę. Zacznę w ogóle od wycięcia napisu, bo już mam tutaj maszynkę tak przygotowaną, wytnę napis, potem sobie mogę ją odsunąć i tutaj ewentualnie szaleć. Zobaczę tylko, który użyję wykrojniczek. Chyba ten. Ten będzie trochę za wielki. To ten. Zrobię sobie zaraz jeszcze bazę, bo mam niedociętą, ale to za chwileczkę. Wytnę sobie ten. Zobaczę, jeżeli nie uda mi się go tak wpasować, żeby było dobrze, to użyję drugiego, ale postaram się użyć tego. Ja wolę w ogóle podłużne napisy. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak bardziej do mnie przemawiają podłużne i łatwiej mi je tam wykorzystać i no tak bardziej lubię podłużne. Ja jeszcze pracuję nad pracą w temacie lśnienia. Właśnie, właśnie. Mam parę komunikatów dla was. Jeden komunikat, dzięki. Dzięki, Asiu, że do dzisiaj jeszcze można zgłaszać pracy w konkursie lśnienie. Konkurs jest w ramach Dnia Scrapbookingu organizowany i zgłasza się pracę na grupie Eunika Jedynak Inspiruje, więc jak was tam nie ma, to trzeba dołączyć i jest post przypięty właśnie z tym konkursem i możecie jeszcze do 23.59, czyli prawie do północy, zgłosić pracę i jest do wygrania 100 zł, bon na 100 zł do artemisyjnego sklepu, także zapraszam. Bluza idealna do robienia kartki tropikalnej. A zobaczymy, czy się uda w sumie zrobić tropikalną. Może te motylki to mogą. No zobaczymy, co z nich tam wyczarujemy. To chciałam wam powiedzieć o konkursie lśnienia. I jeszcze jedna rzecz. Chyba, bo musiałabym sprawdzić, bo się dużo dzieje ogólnie u mnie w życiu, ale chyba do 9 maja, ale sprawdźcie sobie jeszcze. Na Instagramie trwa też konkurs. I on dotyczy, też jest w ramach Dnia Scrapbookingu organizowany i dotyczy kursu biznesowego, można wygrać wejściówkę. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, a myśli o tym, żeby sprzedawać swoje prace, wyceniać się godnie, odpowiednio i budować swoją markę, to właśnie ten kurs na tym będzie polegał głównie. On jest miesięczny, tam się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo się uczycie. Można zgarnąć wejściówkę, także też zobaczcie sobie na Facebooku, nie na Facebooku, tylko na Instagramie jest post i tam trzeba napisać, dlaczego to właśnie wy macie tę wejściówkę dostać. Ja wybiorę jedną osobę, której podaruję. Kurs będzie w czerwcu, dokładnie jeszcze wam powiem, bo w weekend będę planować.
Tak już go konkretnie, bo on oczywiście miał być wcześniej, miał być w maju, ale wszystkie te zawirowania związane z pandemią i zamknięciem szkół, żłobków mi troszeczkę pokrzyżowały plany, więc potrzebuję więcej czasu, żeby wszystko dopiąć tak, jak powinno być, całą kampanię przeprowadzić, więc on jest na razie przeniesiony na czerwiec, ale dokładnie Wam powiem niedługo. A od poniedziałku już rusza kampania taka edukacyjno-promocyjna, więc jeżeli ktoś nie jest zapisany, to jeszcze można się zapisać na listę osób zainteresowanych. Do niczego nie zobowiązuje, to jest ważne, tam nie musicie nic, po prostu się zapisujecie i już. I tylko o kursie tam będzie informacja i wskazówki biznesowe będę wysyłać na tę listę też. Także kto nie będzie mógł sobie kupić kursu, to na pewno zyska dzięki temu, że się zapisze, bo tam też będzie sporo wiedzy. A jak ktoś będzie chciał, no to będzie wiedział wtedy więcej o tym kursie, co tam się dzieje, jakie są moduły i tak dalej. Kurs polecam. Dziękuję, Kasia. Dziękuję, bardzo dziękuję. Dobrze, działamy. Słuchajcie, działamy. Chyba wszystko powiedziałam, co powinnam. A pozostałe rzeczy są w newsletterze. Kto otrzymał, ten otrzymał, a kto nie otrzymał, a się zapisał, pamiętajcie, żeby mi pisać dobrze maile. Ja będę Wam starała się. Wiecie co, ja do Was mówię i tu sobie wezmę maszynkę. Będę starała się naprowadzać Was, bo czasami ktoś się zapisze i nie dostaje maila, i w sumie tam się zapomni, że się zapisało, albo sobie przypomnicie za jakiś czas, a maile odbijają, albo mail jest niepotwierdzony, albo widzę, że dochodzi, czyli jest wysyłany. I widocznie gdzieś utknął. Tak się także zdarza. Najczęściej utykają w folderach. Spam, powiadomienia, newslettery, oferty, społeczności. Tam jeszcze różne są inne foldery na skrzynkach, więc trzeba sobie zobaczyć, bo tam często są i ja wtedy pomagam. Bawiłam się płytką. Tu ją położyłam. Już mam. Ja niestety nie tworzę od jakichś 2 miesięcy. A co się wydarzyło? Coś się wydarzyło? Czy po prostu ciężko się zmobilizować, czy z czasem jest ciężko. Ja wiem, że teraz żyjemy w takim okresie dosyć trudnym i na niektóre osoby pandemia wpłynęła mocno, na niektóre słabiej, na niektóre w ogóle pod różnym kątem i możliwości, i czasu, energii, siły i w ogóle finansów i tak dalej. Więc no wiem, że nie jest łatwo. Czasami, ale jeżeli to jest kwestia mobilizacji, to ja chętnie pomogę. To daj mi tylko znać, czy cię męczyć, czy to są inne, w sensie mobilizować, czy to są może inne kwestie takie, wiecie, na które się nie do końca ma wpływ, bo czasami też tak bywa. Patrzę, żeby nic nie spadło, żebym sobie nic nie wyłączyła. Mój komputer, dobrze, napis jest wycięty. To zrobię sobie bazę. Baza będzie, ja wolę kwadraty, no ale dzisiaj jest prostokątna, więc będzie tylko pertybu 6. 11, 7 na 16, 9, tak sobie mniej więcej ją tnę. Zaraz zobaczę, czy mnie słyszycie, bo zakryłam chyba mikrofon. Jak mnie słyszeliście gorzej, to sorry, ale już powinno być spoko. Syn przyszedł na świat. Oto gratuluję. Oto gratuluję. To nie płakać tu trzeba i nie smutać, tylko się cieszyć. Spokojnie, daj sobie czas, daj sobie czas. No, jak się zmienia tak diametralnie sytuacja w życiu, to, no to trzeba sobie dać czas na to, żeby się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Także dużo zdrówka Wam życzę. No i łap te wolne chwile na drzemki albo na cokolwiek, chociaż malutkie jakieś rzeczy może się uda coś tam sobie zrobić. Ale jak nie, to też nie tyraj się tym, bo ostatni off-top już działam. Często jest tak, że kobiety mają takie oczekiwania wobec siebie, że one będą wyspane, one ugotują, posprzątają, ogarną dziecko i jeszcze w ogóle zrobią zakupy i jeszcze będą się realizować i w ogóle wszystko naraz. Nie da się wszystkiego naraz. Da się prawie wszystko w życiu, ale na pewno nie naraz. Więc na początku, jak się rodzi dziecko, to trzeba poodpuszczać wszystko, co się da. Nie widziałam ostatnio tych grafik. Nie ma jeszcze tych grafik, to są świeże, jeszcze ciepłe. Także nie ma jeszcze. Ja będę je dawała rzutem. Nie chcę po jednej dodawać. Tylko jak już zamknie mi się ten etap taki, co chcę mieć w sklepie, jakie teraz grafiki, to dodam je i dam Wam też znać. Dobrze. Praca w re, komunia ruszyła. No to super, to super, to się cieszyć. Czwarteczek to taki mały piąteczek. Racja, racja. Żeby poczytać twój newsletter i wtedy wiem, że już tylko piąteczek, weekendzik. No to fajnie. Kiedyś w ogóle moje newslettery były we wtorki, ale przestałam, bo czasami między wtorkiem a czwartkiem dużo się wydarzyło. I potem się widzieliśmy na zmaganiach i musiałam aktualizować, co się jeszcze wydarzyło, więc już teraz idą w czwartki. No. A dzisiaj w ogóle szedł taki hiper szybki, bo ja miałam na 11 fizjoterapeutę i musiałam do tej godziny po prostu go wysłać, bo później to już wróciłam o 15 dopiero do domu.
Dobra, dziś pooglądam tylko. Kończyłam ATC, na wymiankę jutro poleci. Super, dobrze, dobrze, dobrze. Wymianka jest właśnie do 7, czyli do jutra. Chyba, że cię w parach jakoś inaczej umówicie, to wtedy spoko, ale taka ogólna wymianka, jeżeli nie ma żadnych odstępstw, to do jutra. Fajnie, żeby było nadane. Trzeba w jakieś ramy czasowe to ubrać, żeby też się, wiecie, nie ciągnęło potem pół roku jakoś tam, no, wymiankę. Cześć, Asiu, cześć. Niestety maluszek daje popalić, ale kocham najmocniej. No, to jest teraz czas dla was. 2 miesiące to jest maleństwo, więc życzę wam dużo zdrowia i cierpliwości w takim razie, jak daje popalić. Uspokoi się niedługo. Dobra, działamy. Ja sobie wybiorę jakieś papiery. Tutaj wzięłam różne, bardzo różne takie kawałki, które miałam i stwierdziłam, że coś na pewno z nich wybiorę. Mamy takie paseczki. Oczywiście nie trzeba się trzymać tej mapki tak w 100%, czyli tam nie muszą być motylki, mogą, jak ktoś wcale nie muszą. Te paski, ten taki kawałek nie musi być w paski, to może być co innego. Nie musi być coś w chmurki, tak? Tło zupełnie inne może być. Ale ja pomyślałam, że jeżeli mogę połączyć jakoś, a mam akurat taki papier, dosyć oryginalny. No to może postarałabym się to jakoś połączyć, ale to nie są moje kolorki zupełnie. No, dam sobie jeszcze minutę, tylko żeby zobaczyć. Pomyślałam o błękitach też, tylko znowu ja ciągle tworzę w błękitach, więc nie wiem, czy wam się też to nie znudzi. Torta robię, liczy się jako działanie, liczy się. Liczy się. Ja bym nie mogła być cukiernikiem. W sensie nie mogłabym działać tak i robić. Ja to bym wszystko zjadła. Nie sprzedawałabym w ogóle. Nie wyrobiłabym. To jest jedyny biznes chyba, którego nie mogłabym prowadzić. Pieczenie tortów, ciastek i w ogóle. Dobra, dobra. A może chcecie jakiś konkretny? Nie, bo teraz będzie dużo, dużo typów. Ten jest bardzo ładny. To jest Craft O'Clock, ale za Chiny nie powiem wam co. To jest ten taki mały ptaszek, jak on się nazywa. Nie pamiętam. Kuliber? Chyba. Coś tam, Human Beard, coś tam, coś tam. Chyba, ale nie jestem pewna, czy to jest z tej kolekcji. Wezmę to, bo to jest takie właśnie delikatne i kobiece, a to będzie dla mamy. Najlepsza mama na świecie. Więc zobaczymy. Wiecie co? Chciałam użyć. Nie wiem, czy na pewno użyję, ale chciałam użyć któryś z tych kwiatów. I teraz zastanawiam się, czy to nie będzie bardzo kontrastować. Ale jeżeli tu jest taki lekki róż i tu gdzieś będą jakieś też różowe rzeczy, to może to nawet będzie spoko. Tylko ten jeden by musiał być niżej, a tam potem jakieś ewentualnie kwiatki zamiast tego drugiego motylka. No zobaczę. Spróbuję. Ja w ogóle miałam wycięty cały ten arkusz, bo wycięłam sobie te arkusze, które wchodzą i mam w takich torebeczkach. I tego akurat nie mam, więc muszę z wami sobie wyciąć. Tu mam ogród. Gdzieś mi się zagubił. Nie wiem. Dobra. Zobaczę sobie tego najbardziej różowego kwiatucha. I tego drugiego motylka, który jest wyżej po prawej stronie, to sobie może zrobimy ten element na mapce. To sobie zrobimy jakąś kompozycję z kwiatków może. Że dzisiaj sobie trochę powycinam. Ja w ogóle stoję, nie wiem czy widać, więc jak się będę za bardzo bujać, to mi dać znać, ale muszę się trochę ruszać, bo nie powinnam długo siedzieć, jak chcę zachować to, nad czym pracowałam przez ostatni tydzień z fizjoterapeutami w sumie już, to muszę po prostu się ruszać. I muszę tak, nie mogę się zasiedzieć. Human Beard, tak, czyli koliber, okej. Okay. Nie jestem pewna, ale jak wiecie, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że tak, bo ja nie miałam chyba takich papierów innych od Craft O'Clocka. Ktoś powinien wymyślić apkę do rozpoznawania kolekcji. Dokładnie, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. No, no, no. Dobre, dobre. Ale super pomysł. Jak znasz kogoś, kto się zajmuje tymi rzeczami, to trzeba szybko przekazać. No. Ja jak tworzę, nie potrafię siedzieć, tylko stoję. O, proszę. Ja właśnie całe życie siedziałam i to było takie dla mnie naturalne, ale to też chyba wynika z tego, że ja mam w ogóle takie teraz krzesło, bo ten blat jest dosyć wysoki, ale mam takie krzesło, które bardzo wysoko sięga. Jak ja wam tutaj je podniosę, to ono będzie mi aż tutaj sięgało. Więc po prostu sobie je podnosiłam i mi pasowało, ale na zwykłym krześle to tu by było mi za wysoko. A właśnie jak się stoi, to jest spoko. I chyba będę teraz już działać naprawdę na stojąco. No. Co to za producent tych kwiatów doniczkowych do wycinania? To nowe grafiki artemisyjne są, więc będą niedługo w moim sklepie. Mogę dać je w sumie już jutro. Jeszcze chciałam tak dwie grafiki, tak żeby nie dawać po jednej sztuce. Ale może dodam, jeżeli będziecie chciały.
to mogą być szybciej, bo w kwestii grafik dodawania do sklepu to jest bardzo szybko. Tekturki się długo dodaje, bo trzeba tam im zrobić etykiety, zdjęcia i tak dalej. Co wywaliło mnie? Czy jest live? Tu jest live? Dobra, wejdę sobie jeszcze raz. Nie wiem, czy jestem teraz i czy mnie widzicie, ale po prostu wyszło mi. Z transmisji mnie wywaliło tutaj. Dobra, jestem. Można, trzeba spróbować zrobić zdjęcia w Google i szukać. Tak, można, można zdjęciami Google, no można, więc to z komórki jest trudno, z komputera jest łatwo. Nie każdy w ogóle wie, że można przesunąć zdjęcie do przeglądarki, do grafiki Google i wyszuka. Tylko, że to jest, wiecie, nie do końca takie fajne. W sensie wiele rzeczy się da tak znaleźć, ale bardzo wiele nie. I jak ja szukałam plątwy chyba. Albo tego mech kręcony, ten taki właśnie zawiasy, to mi same spaghetti i jakieś makarony takie tajskie wyskakiwało i totalnie w ogóle nie było żadnych roślin, tylko same makarony. Więc podobne wizualnie to było, ale no to nie to. To nie to. Byłeś niegrzeczna i cię wywaliło, ojej. Chciałam jakąś ripostę fajną powiedzieć. Albo zaprzeczyć, albo potwierdzić, ale może na wszelki wypadek nic nie powiem, bo różnie może być odebrany. Bywam czasami niegrzeczna. To ja już piszę maila do tej Artemisji. Dobrze, Ani. Dobrze, dobrze, dobrze. 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 Proszę pisać. Dobra, część komentarzy pewnie nie odczytam już. Zaraz zobaczę. A nie widzę, nie, 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 mam od tych, co to za producent. Także jak jakiś komentarz ominęłam, to mi napiszcie jeszcze raz. Jak wychodzę z transmisji i wchodzę, to nie widzę wszystkich komentarzy, tylko część ich, więc jak było jakieś pytanko, to mi podrzućcie jeszcze raz. Dzisiaj tak w ogóle jest spokojnie, mam wrażenie, nie wiem, czy też tak to odczuwacie. A nas w sumie jest po prostu 20 osób. To ja muszę tutaj się skupić i tak mówić, skoro nie piszecie dużo, to muszę tutaj. Jak macie jakiś temat, o którym chcecie pogadać, to dawajcie znać. Ja sobie teraz chwilę powycinam, więc to mi zajmie trochę czasu, zanim wytnę. Tak, ze trzy kwiatki i doniczkowy już jest, i jeszcze ze trzy, może od 3 do 5 tych takich różowych. A powiem Wam jeszcze, że co do tego, ile kwiatków się daje. Czy ile pręcików w kwiatkach, czy wszystko w zasadzie, czy jakieś kropeczki na kartkach, to są zwolennicy i przeciwnicy parzystości i nieparzystości. Jestem ciekawa, jak to jest u Was, czy na przykład, nie wiem, jak mam zrobić kwiatki tego typu, to czy Wy byście dali 3, czy 4, czy 5, czy na przykład parzyste nie pasuje, bo z tego, co tak w życiu się uczy, że jak się bukiety jakieś kupuje czy coś, to nie powinno być tam parzysta liczba. I nie wiem, na ile to jest zabobon. Na ile to jest, wiecie co? Zrobię sobie tylko wibrację też wyłączę. Czy to tak się robi? Czy jest jakaś zasada? Może nie wiem. Florystką nigdy nie byłam, ale kojarzę, że bukietów się parzyście chyba nie kupowało. Coś z Facebookiem mam problem, Wanda. Pisze, ja też przed chwilką mnie wywaliło, więc wydaje mi się, że musimy przywyknąć już do tego, że tak może być czasami na Facebooku. Coraz więcej rzeczy się dzieje, coraz więcej jest transmisji, coraz więcej firm działa online, coraz więcej naraz wieczorami się dzieje i jeszcze też zmieniają sporo rzeczy. I mogą być cuda. I ja powiem Wam, że kiedyś się bardzo przejmowałam, jak coś nie poszło, ale jeżeli teraz na przykład by nas wywaliło, no to oczywiście nie będę skakać z radości. Ale już mam takie teraz podejście, że na to, na co mam wpływ, to staram się mieć i robić jak najlepiej, a jak nie mam na coś wpływu, no to nie mam. I no i czasami tak jest z tymi transmisjami na żywo, że się nie ma na to wpływu. No, ale tutaj chyba jak się wychodzi i wchodzi, to wraca. Przynajmniej widzę Wasze komentarze, więc mam nadzieję, że jeszcze jestem na żywo. Kwiatki nieparzyste, a ślubne zawsze 2 sztuki. O właśnie, no i gdzie są te zasady? Gdzie ich szukać? Ja nie wiem. To nie jest savoir-vivre przecież, tylko w sumie to są jakieś ustalenia takie, nie wiem, z pokolenia do pokolenia chyba przekazywane. No w każdym razie, ja na przykład jak mam mieć pręciki w kwiatkach, chociaż ja rzadko robię pręciki, tylko najczęściej daję takie środeczki pełne, ale jak bym dawała pręciki, to wzięłabym garść, w sensie nie liczyłabym, czy tam jest pożyście, czy nie. A niektórzy na przykład nigdy nie dadzą pożyście. Ale to kwestia chyba jest indywidualna, czy co kto tam lubi. Cześć Ania, cześć. I cześć Kasia, i cześć w ogóle wszystkim. Parzyste bukiety w Polsce odpadają, za to we Francji nie wolno dawać nieparzystych. Co kraj, to obyczaj. A to jest ciekawe bardzo. Nie wiem, czy jest jakaś książka, jakiś przewodnik na przykład po czymś takim. Jakieś rzeczy, które wypada albo nie wypada w różnych krajach. Chętnie bym sobie poczytała, tak.
No po grzyby pożyście, ojeny. No i właśnie, ciekawa jestem, gdzie, skąd takie czerpać informacje. Mój mąż ma na telefonie aplikację do rozpoznawania różnych rzeczy, robi się zdjęcie i wyszukuje się w internecie. O, to nie wiedziałam, że jest coś takiego, popatrz. Najśmieszniejsze było, jak mi zrobił zdjęcie, to wyszukało majtki wyszczuplające. Może podobna do modelki byłaś, ale no ciekawa. Z jednej strony jestem ciekawa, co wyskoczy, jak sobie zrobię zdjęcie, a z drugiej strony nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale no, zaintrygowałaś mnie teraz. Jak ja robię kwiatki, to biorę kilka pręcików i składam na pół, zawsze wychodzi pożyście. No faktycznie. No faktycznie. No. No w sumie fakt. Czyli ja też robiłam pożyście. Jakoś nie zastanawiałam się, czy ich jest pożyście, czy nie, ale teraz jak pomyślę, to musiało być pożyście, no bo one są pożyste. Faktycznie. W kwiaciarni zawsze było, że nie pożyście. No. Dobrze, trzy. Jak będzie trzeba więcej, to się dootnie tutaj. Miało być wycięte, ale zagubiłam ten cały arkusz. Jestem ciekawa, gdzie on leży, bo na pewno gdzieś leży. Dobra, to sobie zrobimy kwiatuszki. Mamy to i jeszcze jakieś takie kółeczko. I teraz kółeczko to sobie wytnę na pewno z wykrojnika, ale jeszcze zobaczę z czego, z jakiego koloru. Wracam sobie do mojej bazy i teraz to będzie tło, a rameczkę zrobię sobie jakiś taki tutaj, albo w kolorze takim lekkim jak ta doniczka, czyli taki szaro-niebieski, albo coś z zielenią, albo coś z żółtym. Żółty u mnie to tak, wiecie, nie lubię. Wzięłam sobie tutaj żółty jakiś, ale nie przepadam za żółtym, ale myślę, czy brązy, czy nie. Bardziej chyba bym szła w doniczkę, czyli jakieś takie szarości, tylko jestem ciekawa, czy ja dopasuję mniej więcej odcień. No, niebieski by pasował, ale też tak nie do końca. Jeżeli nie znajdę tutaj czegoś fajnego, to też nie, to jest za bardzo zielone. Czasami nie jest tak łatwo sobie dopasować, a czasami od razu się wyciąga i jest coś, co pasuje. Zobaczę. Jeszcze tu mają drugie strony. Z drugiej strony nie. No dobra. Jak szalec, to szalec. Mam tu jeszcze trochę papierów. Szary wezmę albo. Ja mam dwa kwiatki, to mój wzrok szuka. Jak mam dwa kwiatki, to mój wzrok szuka trzeciego. Jest coś takiego chyba. No, z kwiatkami to też prędzej bym chyba dała nieparzyście. Ciekawe. Dobra, jeszcze jest taki. Nie, to jest za bardzo morski. Ta doniczka jest w sumie bardziej szara nawet niż niebieska, chyba. Tak jak teraz patrzę. Jest coś takiego. O, to chyba będzie spoko. No, nie wiem, czy mi tylko wystarczy. I to jest takie. Na rameczkę deski nie do końca mi odpowiadają, ale już kolor jest lepszy. Lepiej pasujący, o, może tak powinnam powiedzieć, a nie lepszy. Koniecznie chcę użyć z tych, bo ja to jest taka malutka część tego, co ja mam. Więc nowy arkusz jest łatwo pociąć, a te potem leżą i zostają. Ewentualnie szary po prostu. Nie, szary jest za szary. Dobra, zrobię coś z tych, słuchajcie. Zrobię coś z tych. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Na urodziny pełna liczba. To zawsze będzie pożysta liczba kwiatów. No faktycznie. Chociaż ja nie dostałam nigdy tyle kwiatów. Mój mąż nie ma takich rozkminek. Zostawię, ale nie wiem. Tu jest. A może takie coś. O, zobaczymy sobie. Ze Scrap Boysów. Szary nie, ten też jest taki szary. No właśnie ta doniczka jest taka między szarym a niebieskim. Uwielbiam ten kolor, aczkolwiek nie jest łatwo dobrać. Dobra, to nie musi być w sumie szaro-niebieski. To jest nie, a tutaj też tak nie do końca. Chociaż zostawię sobie Zoju. No dobra, zdejmę z komputera te pliki kartek, żeby nic nie wyłączyło się. Dzisiaj sobie muzykę wyłączałam. Jak kładłam na komputer, to zawsze na spację nacisnęłam i z YouTube'a coś tam leciało. I sobie wyłączałam. Dobra. Okej. Okay. Jest już jakiś zakres. Wybierz szary, wybierz szary. Wiesz, mi nie trzeba tak podpowiadać. Mój mózg cały czas mówi sobie do mnie. Wybierz szary, wybierz szary. Staram się go nie słuchać. To chyba wezmę, wiecie, bo to będzie pasowało pod kwiat też. Może będzie bardziej, co? Ewentualnie można jeszcze między to coś dać. Ten na pewno nie będzie pasował. To nie wiem, czy na długość.
jako druga warstwa może by starczyło. Chociaż ja tą w środku wolę białą rameczkę, więc chyba nie będę tu kombinować. Najpierw zobaczę z tym, dobra? Ze skrabusami, a potem zobaczymy, czy coś byłoby na przykład inne lepsze. Mam jakąś kartkę białą. Dobra, tniemy, słuchajcie. Tniemy. Pierwsza warstwa będzie na 6,5 cala mniej więcej. Czyli tam jedna kreseczka mniej. I tutaj mniej więcej też 4,5. Nie sięgam wam tu głową, jeszcze nie. Dobrze. Aha, dobra. Ja sobie tylko jeszcze zrobię tak, bo mi się otwiera za bardzo ta baza. Nie przygniotłam sobie jej. Nie lubię, jak mi się otwiera. Dobra. Pyk. I zrobimy sobie w środku białe chyba. Zrobimy sobie biały. Ja lubię jednak przełamy czymś białym. Napis jest też biały. Białe są rameczki od tych grafik. Dobra. 4, 4, 4. 4, 1, 4. Jaka jest baza? Baza jest w centymetrach, to będzie 11,7 na 16,9. Ja sobie tnę po prostu na girutynie celowej. Więc to jest 1, 2, 3, 4. Poczekajcie, 1, 2, 3, 4. 6,5 ósmych i 4,5 ósme cala. Ja już sobie tnę tak po prostu na oko i ta baza jest u mnie taka zawsze, kiedy do koperty B6 chcę dać sobie kartkę. Czy ja mam tu gdzieś kopertę? Zaraz wam pokażę. Ostatnio robiłam porządki, słuchajcie, to się pochwalę. To nie są wszystkie, ale to są takie najbardziej te, z których korzystam. I teraz pytanie tylko, czy tu sobie zostawiłam, czy mam, bo ja mam jeszcze zapasy i czy tutaj nie zużyłam sobie wszystkiego. Tu mam chyba tylko takie robocze. To jest na pewno B6, ona jest zniszczona, ale to nic, bo chodzi mi tylko o wymiar, a to już jest mniejsza. No, to już jest C coś, to co ostatnio pomyliłam. I chciałam wam tylko pokazać, że ta baza nie wchodzi na styk, tylko ona jest jest trochę luzu. Jak wkładam sobie kartkę, to jest tutaj luz. Lewo, prawo. Nie jest tak bardzo na styk. Dlatego, że jak troszeczkę dam tutaj wyżej, to zawsze no, zamknę tę kopertę. Nawet jak ona jest tutaj, wiecie, na taśmę tam dwustronne piankowe. Więc staram się taki myślimy, bo czasami jak są koperty i bazy, to one są niewiele mniejsze i wtedy ciężko zrobić coś odstającego, żeby się jeszcze zmieściło. Ta koperta już jest taka pozużywana, a ja muszę wyciągnąć, bo już chyba zużyłam wszystkie, co tu były. Wyciągnąć sobie tam, gdzie sobie kitram wszystko. Dobra. Przyklejam to. Nie, muszę dociąć. Jeszcze druga warstwa jeszcze idzie. Tu będzie 6 i 1 czwarta. Szary wybierz szary. Cześć Marcin. Jak miło Cię posłuchać po tak długiej przerwie. U mnie była mała rewolucja w życiu, która spowodowała, że musiałam zrezygnować biznesowo ze scrapbookingu, ale sercem jestem cały czas. O, najważniejsze, żeby to by było dobrze. Więc jeżeli to była taka decyzja Twoja, to no to spoko. To kibicuję kolejnym jakimś planom, jakie masz. No, a zastanawiam się, czy są osoby, które skrapowały na przykład długo i potem przestały i robiły coś innego. Czy właśnie się tęskni, czy nie. Ja sobie nie wyobrażam teraz nie tworzyć jakoś. Ja bym i tak musiała coś tworzyć, więc ja bym albo malowała obrazy, albo bym, nie wiem, zapisała się na lekcję śpiewu, to i tak zrobię na pewno. Chociaż zawodowo to raczej nie, ale, znaczy na pewno nie. Ale bym musiała coś bym na pewno chciała działać. Mi się wydaje, że najbliżej to chyba obrazy. Różne, różnorakimi technikami. Tam mnie jeszcze trochę ciągnie. Klejam sobie pierwszą warstwę na klej. Druga i trzecia będzie na taśmę 1,5 mm. Trzecią jeszcze sobie nie docięłam. To na deser. Zaraz będzie. Taśma to jest 3. Mam tu 1,5 mam. 1,5 mm. Tutaj jeszcze tylko ostatnie sprawdzenie. Czy nie muszę dociąć? Dobra, jest. Ja pracowałam w kwieciarni, właśnie tak było, chyba że to na przykład Eustoma, czy inny wielokwiatowy, no to bez różnicy. No faktycznie, jak tam wystaje dużo kwiatków, to z jednej gałązki, no to chyba nie ma różnicy. Ale z tymi parzystymi i nieparzystymi to chyba się wczytam, bo jestem ciekawa, jak to, z czego to wynika. Czy to są jakieś takie ustalenia w sumie, jakieś sztywne, że się, wiecie, popełnia gafę, jak jest inaczej, czy to po prostu tak panie w kwieciarniach tną i tak po prostu ludzie kupują i tak się przyjęło.
Nie wiem. Ja tak rzadko dostaję kwiaty, że się... Ja się nie jakoś nawet nie mam czego przeliczać, więc wiecie. Może nam coś zaśpiewaj. Ja odsyłam do Kasi Gruszy, jak chcecie posłuchać pięknego śpiewu skarperki. Jakbym zaczęła śpiewać, to by z tych 120 osób została połowa, może. Tylko dlatego, że wam by było przykro, że aż tyle odeszło, więc wiecie, lepiej nie. Nie kusić tutaj, proszę. Jedyny mój śpiew to będzie, jak kiedyś na jakiejś imprezie się spotkamy i to będzie jakaś zakrapiana impreza. I to grubo, więc wtedy może zaśpiewam, a tak to nie. Nie, naprawdę, ja... Ale mam już kontakt do pani, która uczy śpiewu. Tylko u mnie to jest czas, nie? Kwestia czasu, czy... Bo jak się odezwę, bo ja na pewno do tej pani nie napiszę, tylko muszę wiedzieć mniej więcej, ile mam czasu i kiedy mam ten czas, żeby cokolwiek tam się przedsięwziąć, cokolwiek. Zawodowo śpiewam i gram tworzyć, po prostu muszę, inaczej nie potrafię funkcjonować. No to widzisz, no to super. Najważniejsze, żeby wiedzieć to, to co nas nakręca gdzieś tam i żeby to znaleźć. Czyli tą ścianę dobrą mieć do tej drabiny. Jakiej wielkości robisz rameczkę, jak dajesz pierwszą warstwę papieru? Ta, co na klej kleisz. Jeszcze raz przeczytam, jakiej wielkości robisz. Dobrze, już ci mówię. Ja kiedyś wysyłałam mailem, właśnie, wiecie. Rameczki mailem. Albo podepnę nawet na podstronkę. Tylko ja na stronie internetowej teraz rzadko mam możliwość bywać i coś tam edytować, ale ja zrobię takie miejsca, do którego was po prostu będę odsyłać. Nawet to już jest. eunikajednak.pl przez polecajki. I na razie tam tak roboczo będę rzucać te rzeczy. To nie jest ładna stronka, ale ona po prostu ma informacje zawierać, więc ja tam to wrzucę i wyślę też mailem. Miałam to wysłać chyba w newsletterze którymś. A teraz na szybko, jak znajdę linijkę, to druga ma 16,4 na 11,4. Przy czym ja to tnę tutaj na calach, po prostu w tych kreseczkach calowych. No i to tak ma od 1 do 2, zaraz wam powiem, 1,5 mm ma tutaj rameczka, tutaj ma niecałe 2, to też nie jest idealnie wymierzone, że tu i tu. No nie widać aż tak tego, ale jak zmierzyłam, to już widzę, że tu jest troszkę więcej. Między milimetrem a dwoma, bliżej 2 mm ta rameczka dookoła jest, czyli ścinam po 4 mm mniej, jakby ktoś chciał sobie 3-4. Jakby ktoś chciał sobie wyliczać co do centymetra, ale najlepiej sobie to zrobić tak, jak tworzycie te rameczki, to zrobić sobie system taki, który wam pasuje i dzięki któremu szybko będziecie ciąć. Jak macie trymer, to szybko sobie tam pozaznaczajcie, czy pospisujcie, to możecie sobie nawet na ścianę przykleić ten wymiar. U mnie to są po prostu te tutaj kreseczki. Ja już wiem, że jak tnę bazę, to tnę tu i tu, jak na drugą warstwę, to tnę tu i tu. I wiecie, jak tam sobie rzadko kiedy przycinam, ale jak za mało przytnę, to sobie dotnę. Jeszcze troszkę i jest minimalnie inaczej, ale nadal pasuje, więc u mnie to tak wyszło dlatego, żeby to było po prostu w miarę szybko i w miarę powtarzalne. Muszę się skupić teraz, bo mam jeden tylko taki papier. Jak się walnę, to będzie ten, będzie słabo. Powinnaś dokładać do paczek. O jeny, nie wiem co... O czym ja mówiłam? Widzicie, jak się tak mówi i robi i jeszcze was czyta i już nie pamiętam. Sobie przesłucham tego live'a. Mam jeszcze wczorajszego do przesłuchania, bo dzisiaj nie miałam kiedy. Jutro sobie będę wszystko słuchać. Kiedyś też śpiewałam i grałam na saksofonie. Ale super, ja na pianinie bym chciała. I kupimy kiedyś sobie pianino, na pewno. Już wiem jakie. Wszystko wiem. Na raty też można je wziąć. Ale na razie nie ma gdzie i nie ma... Zaraz przyjdę. O, cześć! Kto się nie pilnuje? Mamy gościa, słuchajcie. Dobra, przytnę szybko, zaraz nie dojęło jak. 4. Ile to było? Nie mogę tak. Tusiek. Chodź, pomachaj do kamerki. Wstaniesz? Wstań, daj ci pomogę. Daj rączkę. Wstań. Bo ty chyba jesteś za mały. Tam jest kamerka. Pomachasz do kamerki? Powiesz cześć? Cześć. Cześć. Powiedz, że lecisz już, tak? Już na pracę. Lecę! Lecę, fru! Lecę. O, ale mnie skopał. O, a już? Pa. Czekajcie, bo to jest tak 4, 6, 4, 5, 4, 4, 1, 8. 4 i 1, 8 cala, tak? Albo 4. To zobaczę. I 6, 1, 8. Mały przerywnik był. On rzadko kiedy sam wchodzi, ale czasami mu się zdarza.
Dobra, jeszcze troszkę muszę tu przyciąć, czyli z jednej strony i z drugiej, czyli będzie tak 4 cale i tutaj będzie 6 cali. Zobaczymy, czy to przejdzie. Jak usłyszałam pierwszy raz Kasię Gruszę, to skojarzyła mi się z Nosowską. No, Kasia bardzo ładnie śpiewa. Ja bym chciała naprawdę bardzo ładnie śpiewać, ale nie umiem. Ale chciałabym się nauczyć i będę się uczyć. Cześć, 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 słodki maluszy. No, Wituśek, naprawdę. Powiem wam, że słodszego dziecka nie znam i nie chcę teraz, żeby tutaj starszak się odczuł to. Starszak też jest kochany, ale to, co robi ten maluch, to po prostu nieziemskie. Oczywiście równoważy to swoim takim buntem też. To nie, że tylko jest słodycz. Ale rano na przykład jak mnie budzi, to bierze moją twarz, odwraca i sprzedaje buziaki. I czeka, i tylko patrzy, tak, patrzy, czy otwieram oczy, czy nie. Jak nie, to nadal kolejny raz i kolejny raz, więc tak jest słodziutki. Dzisiaj poranie z pralki wyciągał i powiem wam, że nawet nie musiałam go namawiać, tylko powiedziałam, czy może mi pomóc, bo oczywiście wszystko chwytał, a tu pakujemy tekturki i jest dużo rzeczy na wierzchu. Ja mówię, chodź, pomożesz mi, chcesz mi pomóc? Tak. No i wziął, po prostu wszystko wyjął. Zaczął rozwieszać, ale on rozwieszać nie umie, więc po prostu kładł na suszarkę takie kulki. Ale starał się, starał się. Witold kradnie serce. W ogóle tak jak czasami ktoś się pyta o jego imię, to mówię, że on ma Vitalis i to po prostu Vito to jest skrót. Ale to nie, to jest taka ściema, że to jest po prostu Vito Vito. Vito. To jest całe imię. A, Vito miał słownik. No, no, poprawię. Chociaż bardzo mam wiele pytań. Regularnie, czy on ma na imię Witold? Bo mówię na niego Vito i czy to jest Witold? Także różnie to by. Z Iwo i Vito. Trzeci będzie Kajko. Już właśnie się tam coś zaczęło robić. Dobra. Jeszcze paseczek dochodzi i teraz nie będę szła już w ten plan wcześniejszy. A tu nie pomyślałam, ale najwyżej zrobię poziomo. Dobra. Zrobię paseczek z tego, żeby się też coś powtórzyło tutaj. Ale jeszcze pomyślę przez moment. Poczekajcie. Albo zrobię ten szary. Nie. Zrobię inaczej. Zrobię paseczek pod kolor doniczki, a kółeczko sobie wytnę z tego. Dobra, tak sobie zrobimy. Koperty out. Gdzieś tu. Wykrojniki koła mam gdzieś tu. Ramki. Nie, nie ramki. Drugie ramki. Drugie ramki i teraz. Cześć, 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 słonko. Odrasiał dwie takie maluszki. O, o, o. To się zacznie. Nowa tura maluszków. No, on też jakoś do przedszkola będzie musiał iść niedługo. Ale zostaje w tym samym miejscu. Wiecie co? Wezmę większe. Mapka, według mapki troszkę mniejsze to kółko było, ale mi się bardziej większe podobają, więc ja sobie zrobię większe. Wytnę i zaraz tutaj wracam. I jeszcze zostaje nam ten pasek. Czekajcie, jak będzie to stało. Dobra, nie, nie. Jednak muszę wam zniknąć na chwilkę. Vito Słodziak robi robotę na stories. Właśnie ostatniego mało było i dzisiaj go wrzuciłam. Bo czasami mi piszecie, a więcej Vita, a gdzie jest Vito? O, jakie lubię Vito. I to staram się tak dzielić troszkę te relacje, ale no. Matko, planujesz trzecie? Nie, to ja żartowałam. Kiedyś chcieliśmy, ale już nie chyba. Teraz jak już dopiero... Chcielibyśmy podróżować dużo, a jak będziemy mieli jeszcze, bo najwcześniej to tak za 2 lata by mógł być, czy tam za 3, no to zanim bym zaczęła podróżować, to już bym, wiecie, na emeryturę szła. Żartuję tak, ale no, raczej chyba nie. Żeby obadzić w tropikach. No, wygodna jest, powiem wam, że ta koszulka jest bardzo wygodna, ta bluzka i... Mimo, że może nie widać przez kamerkę, ale ona już jest bardzo, bardzo taka leciwa, tak się chyba mówi. Ale jest bardzo wygodna. Więc często w niej chodzę i mam jeszcze jedną taką, która jest bardzo wygodna i już po prostu, ja nie widzę, że jest brzydka, bo ja ją uwielbiam, ale mój mąż już nawet mój mąż powiedział, że ty w tej bluzce, nie, to idziesz nagrywać, nie, to zmień tą bluzkę, bo za często w niej, nie, ona już jest taka, wiesz, rozciągnięta, nie. Więc jak już facet mówi takie rzeczy, to chyba coś w tym musi być. Ale i tak ją lubię. Potrzebuję mieć... Wiecie, co potrzebuję, nie? Żeby wyciąć. Tu są. Jak ja z wami mówię, gdzieś coś położę, nie pamiętam potem. Moje dzieciaki idą do szkoły. No, taki jest... taki jest los, że taka kolej rzeczy, nie? Wiem, że pewnie jest smuteczek, że idą, ale... No, tak to jest.
wychowałaś, zrobiłaś super robotę i teraz lecą wykorzystywać to w praktyce dalej. Ja po zdalnych już całkiem zrezygnowałam, muszę się zregenerować jakieś 10 lat. No, ja sobie nie wyobrażam mieć więcej dzieci z dwójką, ledwo dajemy radę, dawaliśmy. Więc zależy jeszcze, kto czego od życia oczekuje, jakie się ma plany, co się lubi i tak dalej. No, z takim aktywnym trybem życia to przy większej liczbie dzieci po prostu byłoby no, bardzo ciężko. Na pewno bym tyle nie trenowała, na pewno bym tyle nie pracowała, nie byłoby tyle live'ów, no bo jak? Mąż dwójkę jeszcze ogarnia, ale trójkę? To on by znowu nie wytrzymał. Także wiecie. Dobra, do rzeczy, działamy dalej. Tutaj muszę zrobić ten paseczek jeszcze pod to kółko i paseczek zrobimy sobie z czegoś niebieskiego, tylko nie wiem właśnie, czy to tak... Tak, dam radę chyba ten wyciąć. Myślę, że będzie pasował. Dobra, nie będę się bardzo, bardzo wczuwać w ten pasek, po prostu go sobie ciachnę. Tak na oko, nie wiem ile tutaj. Zetnę te paski, żeby nie były czarne żadne tutaj, przejścia. I zrobię tak, troszeczkę go chyba jednak przypnę. O, tak żeby... Dobra, zrobię mniej. Można by zrobić do końca też, ale tutaj mam już warstwy na taśmach, więc to nie będzie ładnie wyglądało. Więc zrobię sobie troszeczkę mniej niż ta ostatnia warstwa. Ostatnia miała 4 cale, więc... Źle. 6. Ale by było. Więc 5 i 7 ósmych. Czyli troszeczkę mniej po prostu. Eunika i Wojito. Takie wyjątkowe, niespotykane imiona. No właśnie, musisz mężowi zmienić, bo ma takie popularne. W jego wieku, w sensie jak on się rodził, to nie było popularne imię. I to jest w ogóle, czy tam w jego stronach. Chciał być na wsi, ale on jest z miasta. To ja jestem ze wsi. Kurczę, zasłonię sobie te piękne kwiatki. Także... No nie wiem co na to. On jest... Jak się zapytacie Wita, jak ma tata na imię, to Wito powie Damianko. No bo to jest najczęściej to, co słyszę, jak się do niego zwracam, więc... Jest Eunika, Iwo, Wito i Damianko. W szkole będą mieli lżej. Będzie dobrze. Dadzą radę. Na pewno będą tęsknić, ale to tak, no to tak jest. Dobrze. Dobrze, lecimy dalej. Ja tak sobie robię przerwę małą, bo mi nie pasuje to za bardzo. Zobaczę jeszcze, jak to podokładam, ale... ale... Najlepsza mama na świecie to by musiała dać trochę tu. Ten kwiatuszek na przykład tu. I te kwiatuszki, one są takie dosyć bardzo różowe. Nie wiem, czy to tak... Dosyć bardzo wiem, że powiedziałam dziwnie, ale nie wiem, czy to tak będzie pasowało. Trochę gazy oczywiście jeszcze i jakieś kropeczki. Może będzie ok, co? Tu na pewno będę musiała dać gazy, żeby to oddzielić. Jeszcze bym tu na środek coś dała, na to kółko. Teraz Witi ma bunt. Ja mówimy damuś. Też ładnie. Na to kółeczko coś położę jeszcze. Idealnie byłoby ta warstwa stąd, ale kurde nie ma. Zobaczę, wiecie co? Zanurkuję na chwilę. Czy mamy czas? Mamy jeszcze chwilkę. Dosłownie minutka, tam jest Narnia, druga Narnia i ja zajrzę, bo mam tam kraftokloki i zobaczę, czy to podobne do tego coś znajdę. Daję sobie minutkę, max. Nawet mniej w sumie. Dobra. Może wyjdę z tym do was i sobie poszukam przy was. Patrzcie, chyba nawet mam. Wydaje mi się, że to stąd było. Ha! Nawet na wierzchu. Mam dwie półki z craft o'clockami. Jest jedna. I druga jeszcze. Patrzcie, tu mam więcej. Hummingbird Song. Pieśń Kolibra. Dokładnie, to jest to kolekcja. Dobra, nie będę sobie już teraz szukała. Oczywiście rozcinam kolejny arkusz. Miało nie być, ale będzie. Taki los. Dobra. Wywaliłam sobie gwiazdki, to nic. Robimy sobie kółeczko mniejsze niż to, co tu było, więc z powrotem kółkę zabieram. I muszę sprawdzić, co tu było. Jedno mniejsze, albo o dwa mniejsze nawet. Czyli takie. Nie, o jedno. Czyli to będzie to. Dobra. Dobrze. To chyba nie jest ten sam arkusz, ale jest podobny. Najważniejsze, że kwiatki są te same. Dobra, tylko teraz, żebym coś ładnego odcięła. Tu
tu mniej więcej może. Tylko pismo jest w tę stronę, więc tu będą zasłonięte. To i tak nie będzie widać. Tak może sobie zrobić. Albo, dobra. Nie chcę też, wiecie, na środku, bo to bez sensu. Dobra, cokolwiek wezmę, cokolwiek. Najważniejsze, żeby to nie było, bo tutaj za mało jest ta rameczka. Dobra, biorę od brzegu. Biorę od brzegu. I tniemy. Masz własną Narnię. Jakoś kiedyś na live'ie tak padło, że to Narnia i... Tylko, że Narnia była chyba gdzieś tam, gdzie były taśmy. Już zmieniły sobie położenie kilka razy. Ale teraz mam tak do samego sufitu mam takie drzwi przesuwne. To jest taka duża szafa. No, 3/4 ściany w sumie. Czy ten projekt na lśnienie musi być pod li i nie widzę dalej, ale to jest odpowiedź. Podziękowany post, czy tylko zdjęcie w komentarzu? Zdjęcie w komentarzu i pamiętajcie, żeby też, bo takie były zasady ogólnie dnia scrapbookingu i będę tego pilnować, żeby też była tam karteczka przy pracy. To nie ma być zdjęcie wyśmigane, znaczy może być wyśmigane i cudowne, ale żeby była karteczka i to też jest zapisane, to pilnujcie tego, dobra? Karteczka, że to jest na dzień scrapbookingu 2021, dobra? Żeby było wiadomo, że to jest praca na ten konkurs, a nie jakaś tam sprzed 5 lat, którą ktoś tam odkopał i ma zdjęcia, dobra? To tego pilnujcie tylko. I praca może jak ktoś chce, to może linka do publikacji, ale do posta, ale praca, najlepiej praca, najszybciej i najsprawniej dla mnie będzie, żeby to sobie posprawdzać, bo ja sobie zawsze pobieram, wybieram, a potem szukam kto, żeby nie było, że wiecie, po nazwiskach. Także ja sobie te zdjęcia i tak pobieram wszystkie. Ja mam brata Damiana i znam jeszcze dwóch i chyba na tym się kończy. No właśnie ja w sumie nie pamiętam. Tam się przewijają trochę gdzieś, ale w takim bliższym otoczeniu to nie mam. Myślę tylko, dam sobie też tutaj taśmę. Ja w ogóle bardzo lubię dystanse. Jeżeli robię kartkę do koperty, to one nigdy nie są na trójkę. Rzadko bardzo coś kleję na 3 mm, chyba że są tam tylko dwie warstwy. Kleję sobie na 1,5, czyli nie jest to duży dystans, ale zawsze troszkę oddziela i to już inaczej wygląda niż na klej. Na klej takie projekty, gdyby robić wszystko tutaj na klej, tylko to byłoby bardzo, bardzo płaskie, a dzięki dystansom to właśnie jest takie bardziej przestrzenne. Przestrzenne. Co tutaj jakieś komentarze, takie, nie komentarze, tylko buźki. Buźki płaczące, buźki złe, buźki zdziwione. Czy ja coś powiedziałam, czy ktoś tu coś napisał? Nie mogę śpiewać, ale mogę wam za... Nie wiem, jak to się mówi. Zatejpować. Zataśmować. Dobra, bo zużyję cały klej. To sobie dam też na taśmę. I to chyba będzie tyle. Dobra. Czy na klej? Nie, na taśmę. Dobra. W sumie to zobaczę, czy to się zmieści nam do koperty ostatecznie. Chciałabym, żeby się zmieściło. Ale bardziej mi zależy, żeby to ładnie wyglądało, niż żeby się koniecznie zmieściło do koperty. Więc jak się nie zmieści, to się nie zmieści. To się zrobi jakąś większą. Nie mogę pisać i tworzyć. Okej. Okay. No właśnie mi powiem wam, że coraz trudniej jest tworzyć i mówić też, bo się muszę skupiać. I czasami albo tu coś zrobię, albo coś gdzieś położę, w ogóle nie myślę. Potem tego szukam. Albo mówię głupoty. Też tak się zdarza. Z naciskiem na to ostatnie. I jak byłam mała, mówiłam nianiam. Nianiam, śmiesznie. No. Jeszcze Wito nie mówi Damianko, tylko mówi Damiako. Damiako. Jakoś tak. Damiako. Ale on ogólnie ma swój język. Wszystkie dzieciaczki malutkie chyba. Jakoś tam po swojemu mówią. Takie klasyczne u Wita to jest pociesy i oteki, czyli spodnie i skarpety. No, jakby ktoś tak go posłuchał z boku, to czasami mówi pięknie i zna dużo wyrazów, ale pociesy i oteki. I on wie, że to są spodnie i jak powiem spodnie, no to on mówi pociesy. Tak, pociesy. Wydaje mi się, że w żłobku mówią portasy, no bo my nie mówimy tak, ale gdzieś musiał usłyszeć. Pociesy. Ja mam wysyp Krzyśków. Tato były mąż. Dwóch byłych facetów. Przyciąganko. Nie wiem tu po co, ale tu potrzebuję klej. I jeszcze tutaj dam pod to co? I o czym zapomniałam, bo nie jest na wierzchu. Czekajcie, miotło.
miotła by spadła. Gazę. Jak nie mam na wierzchu, to nie używam. A sobie poukładałam rzeczy i już jest w szufladce. Już nie jest w szufladce. Gaza, no dokładnie, gaza. Gaza. To normalne, pisze Asia u dzieciaczków. No. Fajnie. Ja sobie muszę zapisywać. Część rzeczy zapisujemy, ale nie wszystko. Chociaż też nagrywam i pomału właśnie muszę zrobić porządek w zdjęciach i w filmach. I to jest, to nie jest takie łatwe, bo to zajmuje bardzo dużo miejsca już. Wszystko w sumie. I zdjęcia nasze rodzinne i jakieś tam też zawodowe i w ogóle. I wideo. Ja bardzo dużo też nagrywam. I już mój dysk kolejny raz Google mówi mi, że muszę wykupić miejsce albo się pozbyć. Więc musimy niedługo coś tam ogarnąć, a takie rzeczy to po prostu są perełki, żeby tam za 20 lat puścić pociesy i oteki. Mama, oteki. Mam 18 lat, wiecie, ja mu puszczę takie coś, to może być śmiesznie. Palpety, skarpety, no. Machelek, marchewka. No nieźle. Najważniejsze, żeby rodzic nie mówił w tym języku. Dokładnie. To jest ważne i zdarza się, że jak ktoś tam znajomy wpada, to tak właśnie próbuje dostosować język do dziecka, ale nie. Faktycznie. No. Dziecko wszystko zrozumie, jak się ładnie powie. Samo też się w końcu też przestawi. Vito bardzo długo nam nie mówił. A jak zaczął, to całymi zdaniami. Naprawdę. Mówię, Vito, chcesz jeść? On, nie mama, dziękuję, nie jestem głodny. A ja tak oczywiście powiedział, tak wiecie, po dzieciowemu, ale dosłownie te słowa. I ja tak patrzę i nie wierzę. Pełne zdanie po prostu. Więc już. Słucha. Już zmagazynował ileś tam słówek i zaczął je oddawać potem. Dobra. Kończymy za chwileczkę. Jest jeszcze 8 minut. Napis dam sobie też na półtora tutaj. Tu na dole przyczepię go też, chociaż... Tak, przyczepię. Na 3 mm. Żeby nam się tu nie merdał i nie zaginął. Tylko zobaczę, czy... Tu... Za chwilę zobaczę, jak to będzie, bo to chyba bardziej wysunę. Dobra, czyli tu malutki kawałeczek 3, tu większy kawałeczek 3. Teraz musimy trzymać poziom, czyli gdzieś dać 3, gdzieś dać 1,5, tu będzie 3. Tu dałam za długi kawałek, więc muszę troszkę skrócić. A tu będzie 1,5. Czekajcie, to jest 3 tu. A to jest 1,5. Kiedyś takie kawałeczki kleiłam sobie na gilotynkę, na później. Ale jak już się przykleiło, to trzeba było zadrzeć i już wywalić. Więc kleję sobie po prostu na taśmie. I potem jak potrzebuję malutki kawałeczek, to sobie biorę. Dobra, tu będzie ok. I tu będzie... Czekajcie, 1,5. W sumie to źle liczę. Czekajcie. 1,5. Nie. 1,5 i 1,5. Dobrze. Czyli tu będzie 3. Nie. Tutaj też jeszcze po 1,5 muszę. Bo jest jedna warstwa i jest druga warstwa i to jest trzecia. Więc tu jeszcze muszę 1,5 dać na to. Albo sobie wzmocnić birmatką, paskiem birmaty i napis się nie wygnie. Bo jakbym teraz zrobiła, to by się troszeczkę wygiął. Więc tu muszę dać 1,5. I tu 1,5. Dobra. Moja na razie też nie mówi. No u dzieci to jest różnie. Nie ma co tam cisnąć. Dzieciaczków. Jakieś plany na następny live? Nie mam. A możecie coś zapodać? Możecie coś zapodać na kolejnego live'a, co robimy. Tutaj dodam troszkę kleju, bo jak to mówi Asia, kto pamięta. Jeśli nie chcesz krzyczeć jeju, to do gazy dodaj kleju. Kurde, coś spierdzieliłam. Spierdzieliłam coś jak nic. Czekajcie, raz, dwa. Nie, no są 3 poziomy, nie wiem dlaczego. Muszę policzyć. Nie wiem, tutaj może za mało dam. Zdejmuję i naprawiam. I zrobię, wiecie co? Zrobię tak, jak wam powiedziałam, czyli dam sobie tutaj birmatę. Bo tak, taka łódeczka mi powstała i niedobrze. Niedobrze. Nie wiem, czy to też zadrę. Mam nadzieję, że dam radę, bo jak nie, to będziemy drukować.
Nie spierdzieliłaś, tak ma być i tyle. No za późno, teraz już spierdzieliłam. No już tego mogłam nie ruszać, ale usztywnię to. Usztywnię to birmatą, wiecie? Ja już tak złapałam raz na jakiś czas, że kurczę, napisy to jednak warto usztywniać. Czekajcie, muszę dojść. Muszę dojść tutaj do birmatki. Warto usztywniać, bo wtedy się tutaj na pewno nic nie wydarzy. Nawet sobie na takiej birmatce może być. Ja już tu nie będę podklejać tego, bo to będzie na tyle sztywne, że tu się już nic nie wydarzy. Dobra. Dobrze. Przekuję. Farfocle jakieś wychodzą. Ja tego kleju czasami zapominam zaklejać i zatykać. I mi się on zatyka. A teraz to albo może farfocel jakiś wszedł, bo nie leci. I nie da się przepchać nawet do końca. Zobaczymy, czy coś pójdzie. Pójdzie, dobra. Znowu nie idzie. Całą swoją siłę. Dobra, poszło. Poszło. Tu sobie trochę potrzymam, żeby to na pewno się dobrze przykleiło, bo tam kawałki taśmy zostały. To żeby nie było tutaj jakieś wtopki, to tak sobie pogłaszczę to chwilę. Tak jak z chodzeniem, czekamy z niecierpliwością, kiedy zacznie, a potem wolelibyśmy, żeby nie umiało jeszcze. No dokładnie. Dokładnie. Cześć Elżbieta. Dobra. Jest prościutki napisik. Przyklejamy sobie go. Tu. Gdzieś tutaj będzie nasz kwiatuszek. Tu na pewno dałam półtora i tu, tylko że tu, a już wiem dlaczego, bo tu dałam takie dwa malutkie paseczki i tu już jest, tu już nie ma tego półtora. Więc ja to jeszcze tutaj dam, żeby nam trzymało taki sam poziom, jaki powinno. Jednak jak coś będzie, jakby nic już nie było naklejane, to tam nie szkodzi, ale jak jest coś tu naklejane, to tu już jest, wiecie, tak jakbym na klej to zrobiła. Więc tu jeszcze muszę wbić taśmę. O, i teraz jest już poziom dobry. Mi się nie odklejać, proszę. Dobra. Jeszcze chwilunia. Tu będzie 3. I tu będzie klej. Gdzieś tam. Coś o cierpliwości było. Czekam na pierwsze ATC. No to super. To jest ekscytacja. Fajnie, fajnie. W ogóle sporo się chyba teraz wymianek też dzieje. Ja tak nie jestem na bieżąco ze wszystkim, bo czasowo to zupełnie. Czasem mi się coś mignie. Na komputerze mam kwit wyłączony w ogóle, całkiem. Na telefonie mam tylko, więc jak czasami mam chwilę i sobie patrzę, to jedynie na telefonie, co tam na Facebooku słychać. Na komputerze mam pustkę jedną wielką, żeby nie kusiło. I mi się mignęło chyba na Craftwenie te wymianki też ATC. One są tam regularnie. A inne to mi się nie mignęły, ale na Craftwenie tam chyba są co miesiąc, z tego co tam sobie zobaczyłam. Także jakby ktoś chciał wziąć udział w wymiance, a teraz. Nie spadaj mi telefonie. Kupiłam sobie nowe etui. Jest takie, wiecie, takie tu. I jak opieram, to mi to chce spaść. Nie spadaj. Dobra, kończymy już bez przedłużania, dobra? Już teraz będzie tak, już teraz będą same konkrety. Proszę, oto kleimy kwiatuszki kleimy na półtora. O której mniej więcej? Tu było pytanko, ale widzę tylko komentarz. O, jest. Pytanie kompletnie z innej beczki, o której mniej więcej można się spodziewać wyników? 23:59 wyzwania, bo kończę live'a i jak mi dzieci dadzą, to kończę tam to, co muszę. Co do wyników, a jeżeli mi dzieci nie dadzą, to będę siedziała, aż one zasną i to może być pół godziny albo 2 godziny i wtedy dopiero wrócę i dokończę. I jak będą wyniki, to potem jeszcze paczki paczkomatowe ostatnie dzisiejsze robię etykiety im i lecą, więc tak wygląda moje życie dzisiaj i jeszcze jutro. Także wieczorem idźcie spać, rano sobie zobaczycie, dobra? Ja powinnam teraz już powiedzieć, słuchajcie, wyniki będą rano, ale nie, bo obiecałam wam je w nocy, w sensie wieczorkiem, więc będą. Ale nie czekajcie, jeżeli ktoś idzie do pracy jutro albo coś, to po prostu rano zobaczycie, dobra?
Nie chcę was tutaj męczyć. Relaksacyjna kąpiel, proszę wziąć. Wyzwanie klubowe tutaj do dzisiaj, wyniki będą ogłoszone i dziewczyny się nie mogą doczekać. No, także dzisiaj sobie zróbcie chill, jutro wstańcie, otwalcie face'a i zobaczcie, co tam się wydarzyło. Dobra, to by było na tyle. No, ta mapka jest taka dosyć prościutka. Praca też jest dosyć prościutka. Jeszcze dodam tutaj jakieś kropeczki może błękitne. Dobra, mapkę już sobie ściągam. Robiłam porządki. Ha. Wcale nic nie spada. Nic nie spadło, to tylko wam się wydawało. Będziemy szukać kropeczek najbardziej pasujących. Nie wiem, czy znajdę. Tu są niebieskie za bardzo. Ewentualnie szare chyba. Szare albo takie tutaj by pasowały też, lekko różowo-fioletowe. Ale może być z tym problem, bo ja nie mam, ja mam ich dużo, ale nie mam wszystkich kolorów. One się powtarzają, bo ja mam takie, co lubię po prostu i puste też mam. Czekajcie, takie szare albo takie szare. Coś z szarego chyba pójdzie. Właśnie nie mam, kurczę, niebieskiego. Mam takie, o, poczekajcie, jest tutaj. Jest jeden taki rodzaj, szaro-niebieskie, tylko one mi się tu skończyły. O, róż, róż, róż. Nie mam już niebieskich. Ale w topkę. One by pasowały najbardziej, ale już mi się skończyły. Jeden jest tu, jedna kropeczka taka. Za mało. Zawsze na koniec przyjdę. Tworzę razem z tobą i tak się o tym zajęłam, że ani jednego komentarza nie wstąpię. To dobrze, słuchajcie, to dobrze. Jeżeli tworzycie, to bardzo, bardzo dobrze. Tu mam świecące. Nie do końca pasują. A motyle. Nie będzie motyli, słuchajcie. Motyle to są takie elementy. I jak ta mapka się wam wyświetla, gdzieś tu, to motylki symbolizują elementy po prostu jakieś. To mogą być serduszka, to mogą być samoloty, to mogą być chmury, cokolwiek. To elementy. Mogą oczywiście być motylki, ale ja sobie zrobiłam akurat kwiaty i doniczkowy. To jest jeden motylek, to jest drugi, tu jest napis, tu jest to takie wpaski. Ja sobie na przykład zawsze robię więcej rameczek, tych tutaj teł kleję. Więc mapki interpretujemy tak naprawdę, co się mówi, dowolnie i mapki mają nam pomagać ułożyć jakąś kompozycję, a niekoniecznie wskazywać, że tutaj tam co do centymetra tak musi być, a nie inaczej, nie? Także one są raczej do dowolnej interpretacji. Można sobie na przykład zrobić lewo-prawo, góra-dół, odbić sobie tą mapkę. To bardziej chodzi o to, żeby spróbować zrobić coś, czego się jeszcze nie robiło w takim układzie i trochę się odważyć do innych rzeczy. No, także po to są mapki, że motylki dzisiaj są zamienione na kwiatuszki, ale masz tych kropek, no trochę jest, chociaż i tak używam czterech najczęściej, ale czasami się niektóre przydadzą. Zastanawiam się, czy nie dać białych, chyba dam białe, bo są takie, zanim mi powiecie, nie, nie dawaj, to ja je dam już, żeby tutaj. I na przykład kropek nie było, a ja je dałam. I mniej więcej praca wygląda tak. Ja wam jeszcze oczywiście ją sfotografuję. Jutro będzie na fanpage'u, będzie też na grupie Eunika 1 Inspiruje. I pamiętajcie, że jak tworzycie z mapek pracę, to są na to specjalne posty na grupie. I jak wejdziecie sobie na stronę albo na grupę Eunika 1 Inspiruje i tam sobie w zdjęciach poszukać można, ale tego jest sporo, bo to jest 116 nasz live i tego jest sporo i ja założyłam taką specjalną podstronkę na swojej stronie eunika1.pl przez zmagania mapkowe. I jak sobie tam wejdziecie, to macie live'a i macie grafikę z mówiącą, kiedy ten live był. Macie tam live'a normalnie za osadzony film na YouTube i macie grafikę. Jak klikniecie w grafikę, to was przenosi do posta z tą mapką i tam sobie można wrzucić pracę. Więc to jest takie ułatwienie, jak ktoś na przykład robi 50. mapkę, 50. live'a, to klikacie sobie obok na grafikę i was przynosi do posta, gdzie możecie się pochwalić tą pracą. A potem znowu przeglądając, można też przeglądać te posty i zobaczyć, ile różnych prac na bazie danej mapki powstało.
I tak już po jakimś czasie naprawdę to się robi fajne doświadczenie, jak różne osoby mogą różnie podejść do mapki, jak różne prace mogą powstawać z jednej mapki. Także zachęcam Was do tego, żeby sobie tam pozerkać. Jutro jeszcze wrzucę też tego linka w post, żeby każdy wiedział. I muszę go też podpiąć w sumie do menu, bo nie ma go w menu. Trzeba po prostu wpisać zmagania mapkowe w tym pasku i podepnę to do menu. Postaram się też jutro. Dobrze. Pod jaką nazwą szukać tych kropek? Enamel dots. Enamel dots najlepiej. To są kropeczki, albo kropeczki akrylowe, kropki akrylowe. No, także najlepiej. Dobrze. Bardzo fajne też są w Auchan. W ogóle to są te akurat, które użyłam, to nie. Ale bardzo lubię właśnie Auchanowe. One są duże i płaskie. To są Auchan i to są te Auchan. Te też często używam. I właśnie te niebieskie, co pokazałam, że ostatnio mi została taka fajna, no to też były. Jeszcze były żółte chyba z Auchan. A te są, o ile się nie mylę, to z DP Craft chyba. To było. Marine taki był, taka była nazwa, jak dobrze pamiętam. Ale jak komuś zależy, to mogę sprawdzić. Bardzo ładna, sama sobie zrobię. Jak w końcu będę mieć czas. Super, dobrze, dzięki, Ala. Dziękuję Wam bardzo, nie przedłużam, już lećcie odpoczywać, usypiać dzieci, pakować się na jutro, leżeć w wannie, czytać książkę, czy co tam chcecie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że jeszcze do konkursu można dzisiaj dawać pracę. Konkurs Liśnienie na Eunika jednak inspiruje na tej grupie i co? Jutro się widzimy w postach, pod postami, widzimy się w relacjach i widzimy się gdzieś tam jeszcze w sieci się będziemy widzieć na pewno. Wymyślę coś, żeby się spotkać jeszcze. A tak to za tydzień. O, i możecie dać znać, kto słucha, albo kto odtwarza powtórkę. Możecie dać znać, jaką pracę chcecie za tydzień, bo ja zawsze w poniedziałek puszczam mapkę i mówię, z jakiej okazji będzie tworzona praca, kartka. Więc możecie mi napisać. No bo nie wiem w sumie, zawsze muszę coś wymyśleć. Możemy jeszcze raz dzień mamy, ale nie musimy. Możemy zupełnie coś innego. Albo jakąś tam komunijną, albo co tam chcecie. Gamingową, dla nastolatka, dla chłopaka, dla nie wiem. Wymyślcie, napiszcie i ja coś wybiorę. Dzięki Wam bardzo i miłego wieczorku Wam życzę. Pa, pa, pa. W moim Auchan nie ma tych kropek. To smuteczek. Zapytaj się, bo może da radę ściągnąć. Czasami tak jest, że się da. Kiedyś pytałam, bo chciałam pompony, żeby mi pani ściągnęła, ale nie dała rady na jutro, a ja potrzebowałam na jutro. Także można też tam się coś. Dobra, to pa.